Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czeko. Dzisiaj zaprezentuję wam nowy skin do Cupida. Poczekaj tam, my friend. O, dobra, teraz będzie git. Jaki to jest ten taki bzyk? Taki bzyk, nie pamiętam jak się nazywa. Jest to item z letniej Odysei. Chyba tam któryś z kolei najnowszy teraz. Jeśli się nie mylę, o ile to wrzucam teraz, a nie popatrzu. Także zagramy sobie nim na duo z Ymirem. Mamy bardzo silne duo, zobaczymy jak to pójdzie. Od razu jeszcze chciałbym powiedzieć, czemu ja tak pod krawatem i w ogóle. Otóż wróciłem z pewnego wydarzenia i nie chciałbym się przebierać. Nie, Lucy? Pies mi siedzi pod nogami. Jezu, mam nadzieję, że nie będę na takich frizów. Nie tankuj już tego, my friend. Dobra. Idziemy. Agni nie bierze reda, okej. Spoko. Pingnę mu, bo nie wiem czy zapomniał, czy co. Ymir, weź to. Ymir, niech to weźmie. Mamy na duo Atenę i Nate'kę, także trzeba uważać, bo to jest Nate'ka teraz potężny lane ma. Nie bierze tego demerza na siebie. Ale fajnie strzałki są z tego. O. Co miałem powiedzieć? Ten skin ma zmienione animacje. Ma zmienione animacje skilli bazowych, także mi się bardzo podoba. Ładny jest bardzo ten skin. Ja pierdzielę, ale to jest silny potężny. Nice one. Ale Ymir i ten. No problem, my friend. Ale fajny ten lane jest. Lane Cupid i Ymir to jest bardzo potężny laning face. Strasznie silna duo. Oj. Sorry. Nie trafiłem, majtło mi się. Sorry. Out of mana. Czy Agni wziął tego reda? Nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie widziałem. Nie wiem czy Agni wziął tego reda, także zobaczymy. Zobaczy co ma. Oh, please no! Moment, moi drodzy, moment. Akurat teraz zachciało się mu kosić. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Zamknąłem okno. Jezus Maria, chciałem nacisnąć M. Przyzwyczajenie z Wiedźmina. Przyzwyczajenie z Wiedźmina, naciskam M, bo mapa. Teraz gram Wiedźmina tak w ogóle. Idzie mi. Nie mam many, my friend. Lagi, hello? Czemu lagi? Jezu, dobra, łapki potrzebuję. O Jezus, jeszcze to. Patrz jaki Thanatos ma build w ogóle. To jest build weekenda z AFK. Z AFK. Także ja, dobra, spoko, hashtag trust, nie? No już ma ulta. Też mam. Kurde, co jest ze mną nie tak? Spokojnie się farmimy, nie ma na razie potrzeby, żeby się wbijać, ja nie mam many tak czy tak. No, na midcampie idź kolego, właśnie, dokładnie. Poszło na midcampie, dobra, spoko. Teraz w ogóle nowa meta mnie tak przeraża, która będzie. Zdefowali Hoga, że Hog teraz to hoguje, Hog pierwszy hoguje jedną minionka, Hog drugi hoguje dwa minionki. Także teraz będzie potężny patch, bardzo zmieni się meta, prawdopodobnie będzie się grał na double dżunglę. Dobra, cofam się teraz. Let's play a little. Diamond Nate'ka, hop. Siuram wszystko, oj boli, help. Rack'em up. Na razie spokojnie się farmimy, nie robimy nic. Jakbym miał first blooda, to bym już miał łapkę. Co ta Nate'ka robi? Wchodzi mi w tego. Nie mam potrzeby jej chase'ować. Idę po łapkę. Serkietka już szła, patrzcie się, widzieliście to? My friend. Oj, zjebałem. Mała, chcę mała manę, dziękuję. O,
Besse poszedł pod moich nóg. Mogę sobie wreszcie dać tu oply! O, jest. Dobra, także gramy, zobaczymy co się wydarzy w tym meczu. Nightcama, który szósty, ile jestem golda do przodu nad nim? A, jestem trochę golda do przodu. Dostałem tą asystę z tego First Blooda, także spoko. Nie ma źle. Robimy speeda z Ymirem. Znaczy purpla. Nie jest speed, to jest attack speed. Ładny bardzo skin jest do tego Kubila, bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Dobra, już stakuję, będę zonował te miniony. Albo nie, na razie nie będę. Też już stakuję? Też już stakuję. O shit. Cienka ta Nate'ka jest. Jak ja wygrywam na nią ADC, to coś musi być nie tak z tą Nate'ką. Bijemy tower szybko. O kurde, zabili, ale nie wiem, gdzie. Oby to nie był taki szybki mecz jak ostatnio. Rack 'em up. Mam 17 staków, ona ma 3, także jestem bardzo do przodu nad nią. Pewnie zaraz ganka dostanę. Spadnę. Nosz mnie spędzi! O, idzie nytka. Ja dawno Cupidem nie grałem, rano morskie. Wczoraj w ogóle grałem Cupidem na gości z London Conspiracy. Też chciałem tego Cupida nagrać. I trafiłem na dwóch gości z London Conspiracy. Ares mnie na stole tak rozpierdolił, że to głowa mała. Idź panie, co panie, fuj. Jeszcze raz mnie kurde, jeszcze raz mnie dotkniesz. Jeszcze raz mnie dotkniesz, my friend. Dobra, i mam wieżę w 7 minucie, zajebiście. I'm just getting started. Take this jungle. Dobra. Hardseeker teraz w ogóle dostał nerfa tak strasznego. Dumor to samo, że ma 10 stacków teraz, ale oczywiście daje więcej powera. 6 powera daje za stack, za jeden stack. I na razie. I 6 powera za ten, za jeden stack, i stack tylko się stakuje na tych, na killach i asystach. Masz dwa staki za killa i jeden kill za asystę. Także to jest potężny bardzo nerw dla Hardseekera, według mnie już się go nie będzie grało prawdopodobnie. Ale to jest tylko moje zdanie, możecie mieć inne zdanie na ten temat. Także tego. To samo się stało z Dumormem. Gacie mnie cisną do jasnej cholery. Nie no, oni się zaraz poddadzą, to jest niefajne. Taki nudny meczyk. Zacznę coś rotatować. Hey my friend. Shit! Co to się tak długo kastowało, ty? Chciałbym coś trafić. Help! Help! Co ona zrobiła? Kurwa, czemu ja nie umiem tym trafić? Dobra, idę stąd.
I idę stąd od żol. Ślama jestem taka, że... O Jezu, Suro Incoming prawdopodobnie. Kto tam u nich gra? Serkietka gra. Poseidon ma killa. Serkietki też do ganka nie dostałem jeszcze. Robię sobie smart campa na szybkości. O, żol. Dobra, no niestety nie pograłem sobie, ale fantasy pointsy przynajmniej wpadły. Teraz w ogóle będą też nowe rewardy są fantasy pointsy. Będzie o wiele więcej skinu, będzie za 7000 punktów, jest chyba skin do chuja. Także będzie trzeba farmić. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia następnym razem. Hoplej!